2020. Trasa w okolicy Kończyc, Kaczyc i być może Karpic. Pogoda ma być dobrze. Ma być cały dzień upał. Warto też powiedzieć o sytuacji w Polsce. No niestety dzień w dzień bite są kolejne rekordy dotyczące pandemii. Powiat pszczyński oznaczony jako czerwona strefa, jak na razie tylko on tutaj w okolicy. A to oznacza, że na terenie całego powiatu zgodnie z przepisami musielibyśmy jechać już w masce. No niestety 30 stopni jechać w masce. Kiedyś my się obawiali tego i gadali mu to. Jakby to było, jakby w maskach było można jeździć, było trzeba jeździć przy 30 stopniach, a tu wygląda na to, że to się ziścić może jeszcze. I to jest najgorsza sprawa. Tak, to już jest drogowicz. Tu jedzie ekipa. Trasa z Chybia do Karwiny. Jedzie niespełnione marzenie Wójta. Kościół ewangelicko-augsburski. Ewangelicy. To już jest próchna. Nie było. Tu był taki szlaban przez drogę i tylko rowerem szło przejechać. Bez odprawy, bez niczego. Bez niczego. Ale nawet za komuny. A za komuny nie było w ogóle przejścia. A, jeszcze jest ten betonowy blok tam. Odsunięty tylko na bok. To jest ta granica, ten blok betonowy? Tak, tu są znaki, to jest granica państwa. Takie biało-czerwone słupki, to jest granica. A ten blok to nowy? To było na środku drogi postawione, jak było zamknięta granica. Ale ta droga pewnie była jeszcze na komunie. Szlaban był. Tu jest właśnie jeszcze ślad po zamkniętej granicy. Policja stała, wojsko z karabinami i nie było wolno jechać.
Klasy nie zrobili zdjęcia. Ja pamiętam za komuny, jak on szedł tutaj na Czantorię i mnie zatrzymali. Bo piści, no. Nie wolno było iść, bo się bali, że przejdziesz granicę i spierdolisz. Co to szukać daleko? Tu kiedyś był wypadek samochodowy, tu w tym miejscu był słup graniczny i go skosili. Skosili go. Bo granica idzie tak, tak. Uniwersytet Śląski. Tu. Śleska Uniwersytet. Uniwersytet Śląski. No, to jest uniwersytet tutaj. Robert, chodź, przodu. Znasz Karwinę, Robert, co? No, ja to jedynie... A siostra zna, wie, gdzie jedzie. Siostra wie. Aby setki razy była. A to siostra teraz. Bardzo prosto, koło tego uniwersytetu. I z potem teraz przez Parki już to będzie. Tak, tak. No. Jeszcze koło mnie, bo ja wiem, ale tak dla, wiesz, co no to jedzie. To wszyscy jesteśmy, nie? Tak, tak. No. Chodź, Robert. I wolniej tam teraz. A tu w lewo to się jedzie na Cieszyn, tą drogą. A jakby nie wiem, jak tu jechać.
i teraz idzie w prawo. Żelazny szlak idzie w prawo teraz. To piękne, takie czarne. Tak. I tu też w prawo. Trzeba uważać na rolkach. Labirynt. Czemu tyle czasu posiedzi, żeby to pozwolić? Labirynt, dosłownie. A ja tu jechałem dzięki nawigacji. Wbiłem sobie żelazny szlak rowerowy tutaj. I mi mówiło, skręć tu, skręć tu. Teraz w prawo. Trochę takie niewykoszone te ścieżki. Teraz koło szpitala pojedziemy. A uniwersytet gdzie w tej chwili? Tam, dalej tam jeszcze? Tam, jakieś 200 metrów stąd. Bo tam by można było wyjść, ale tam są schody i trzeba było rowery nosić. To jest szpital. Największe siedlisko koronawirusa w Czechach. To jest droga na Cieszyn. Teraz tu. Będzie po lewej stronie Tesco. Ale ścieżki rowerowe mają fajne. A tu jechali? Tak. Jechali? Tak. Ale nie dzisiaj. A nie dzisiaj. No to gdzie tu dalej się potem o tym jeszcze mimo tego. Zaraz będzie. Aha. Tak, będzie ulica Borowskiego. No Borowskiego, właśnie to jest. Nie? To wtedy dokładnie zamkniemy pętelkę karmiczną. No a już jest uniwersytet. To już widzę. No. A ścieżki mają dobrze, nie widzisz. Kurde, karmię się, bo... Niby z kostki, bo z kostki, ale fajna. Ja jeszcze nie jest dłuż poukładana kostka. Jak tu nie jest kostka frezowana, to jeszcze jest do uniesienia. Najlepiej jest frezowana, a jeszcze poprzek niech nie wykładają. Żeśmy się zastanawiali, co ta strzałka znaczy, co to jest za znak. No wiem, bo ja bym, z bratem ja też bym... W Polsce takiego znaku nie ma. No. Zamknęliśmy pętelkę karmińską. I znowu żelazny szlak. Tu kiedyś pociągi jeździ. Do 60 któregoś roku. Ale tutaj? Tam. Tam wzdłuż tej głównej drogi. A to była normalna kolej, czy wąskotorowa? Tak, normalna kolej. Jest. A jaki wiaszczem był? A to Karpina, no w ogóle? Jest stacja kolejowa, ale trochę dalej. I to jest bardzo ważna kolej, Koszycko-Bogumińska. Na Słowację idzie. A tu to nie...
Nie, Dworzec przy, no gdzieś przy centrum. O. Nie. Tam koło dworca jest zrobione takie centrum handlowe. Podobno tam są fajne sportowe sklepy. Muszę się tam wybrać kiedyś, ale to autem. Do tych sportowych sklepów. No teraz będzie taki dość spory podjazd, nie? Do granicy. Zamek w Kończycach. Małych. Kto miody spożywa, ten sędziwego wieku dożywa. O. Zielony szlak rowerowy z Rybnika do Ustronia. W tym roku przeze mnie przejechany. Polecam. Pałac Gabrieli von Hohenstein. Oh!
takie okazje faktycznie, no, na skalę krajową można powiedzieć. No. A najstarsze drzewo w Polsce, powiem, nie jest dąb. Jest cis, 1300 lat ma. Cis, w Czernikowie Lubelskim. Cis, nie dąb, cis jest. Kiedyś mówiło się Bartek, Bartek nie, Bartek jest w tej chwili gdzieś sklasyfikowany na pustym miejscu w Wielkiej, piąty najwyższy. Ale jest najbardziej znany może. Folwark Karłowiec. Obławiam. Ale to chodzi o dobry pomysł. Robert, a co ty musisz zrobić? Ze swojego. To co? No do kościół zamknięty chyba, to już nie idziemy. Tak, nie będziemy się tak. Dziewczyny, dajemy. Wszystkie dziewczyny. Tężnia, salonkowo, Dębowiec.
każdego właściciela drogi należy raz rocznie wizytować i wszystko na bieżąco. A tam ten przepust się rozszczelił. Tam co się z tego asfaltu zjeżdża, to jest ta krzypopa i tam są kręgi rozszczelnione. Także to się lada chwila może zawalić. Tak, tak, jest w planach ten przepust właśnie. Ale jak tam ktoś ciężkim autem wjedzie, to się zawali. To już są Czechowice-Dziedzice. Słuchajcie, szczyt zachorowań na COVID. Ludzie zamiast ograniczać wyjazdy albo jechać na rower w dużo mniejszych grupach, wszyscy się cisną autami, jadą do tych wszystkich miejscowości, jaka jest tłok. Przez takich piorunów za niedługo nie będziemy mogli wyjść z chałupy. Bo tak może być. Tak, zbliżamy się w tej chwili do granicy Czechowic-Dziedzic i Goczałkowic, a także do granicy powiatów, powiatu bielskiego i powiatu pszczyńskiego. Granica ta od wczoraj ma szczególne znaczenie. Kiedyś to była granica prusko-austriacko, a dzisiaj to jest granica dwóch stref zagrożenia COVID-19. W związku z tym, że te wszystkie zakażenia tym COVID-em gigantycznie rosną, powiat bielski jeszcze znalazł się w strefie zielonej, czyli jak na razie wszystkie zasady, które były tutaj od maja, są zachowane, ale powiat pszczyński to już strefa czerwono, a to oznacza, że wjeżdżając tam musimy założyć maskę. I niestety taka oto sytuacja, że musimy to zrobić. Tak jest. No, widać, że żniwa w pełni. Jeszcze trochę i pewnie się skończą. Teraz za chwilę pojadę przez tamę zalewu goczałkowickiego. I przyznaję, że wiele ludzi pewnie nie wie, że cała tama jest w granicach powiatu pszczyńskiego, a więc w czerwonej strefie. A to oznacza, że jademy w maskach.
i w ogóle nawał masna. Z racji tego, że wjechałem już do powiatu bielskiego, maski nie obowiązują, trzeba założyć policjalny mandat. Celowo, że to powiedział, żeby się wystraszyć. A ja, niech mają strach. Tak, no to kończymy te nasze dzisiejsze jeżdżenie. To prawda, mogłem skończyć wcześniej z grupą, ale ja miałem trochę mało i musiałem trochę kilometrów dołożyć, przejeżdżając przez strefę czerwoną, czyli powiat pszczyński. W zasadzie nie musiałem tego robić, no ale co by DVP siedział. Więc o zmroku żegnamy się, dziękuję wszystkim uczestnikom. Byli tacy, z którymi żeś się widział pierwszy raz w tym roku, ale wiadomo, jaka jest sytuacja. COVID nie odpuszcza, COVID atakuje, COVID się wzmaga i to może być sytuacja taka, że może nam storpedować znowu sezon rowerowy. Już w tym momencie mamy bardzo poważne obawy co do sezonu narciarskiego. Może się on w ogóle w tej zimy nie odbyć. To będzie katastrofa, no ale taki wariant przewidujemy, że może w ogóle nie być możliwości jazdy na nartach. I to nie będą warunki zależne od pogody, bo jeżeli wprowadzą coś takiego, jak było, to będzie katastrofa zarówno do właścicieli wyciągów, jak i do nas, narciarzy. Także no, są poważne obawy co do sezonu narciarskiego. Ale na razie mamy sezon rowerowy. I no gdyby nie doszło do inauguracji sezonu narciarskiego, będziemy ten sezon rowerowy w miarę możliwości kontynuować, no bo przecież się trzeba ruszać, nie? Nie ma co siedzieć w chałupie i lenić się, nabierać tłuszczu i kolekcjonować go, nie? Trzeba się ruszać. Ruch to zdrowie. I nie dać się zwariować w tej chorej covidowej rzeczywistości. I tego wszystkim, jak i również sobie samemu życzę na koniec tego filmu. Nie dejmy się zwariować. Ja już to od początku sezonu powtarzam. Uważajmy na siebie. No, żeby nam tego sezonu nie zabrakło.
To tyle z mojej strony. Ilość kilometrów jest podana w tej chwili na dole ekranu. Także dziękuję za uwagę i do zaś.